lekarz nie jest w stanie ocenić inaczej i poprawnie zbadać pacjenta, co mu jest. Jeżeli mówimy o czasach, które są obecnie, mówimy o chorobie COVID-19, jest to szczególnie choroba bardziej podstępna i niebezpieczna. I to oczywiście wszyscy wiemy, że tak jest, że przecież ludzie nam chorują dosyć ciężko, mają powikłania na następstwach, a czasami dochodzi do śmierci z tej choroby. I nie badając pacjenta w COVID-19, to dla mnie jest niezrozumiałe. Nie da się pacjenta bardzo często wyleczyć, zbadać, potwierdzić stan pacjenta. Z tego to wynika. Jesteśmy w Przemyślu, w przychodni Optima u doktora Bodnara. Jest to jeden z nielicznych lekarzy, którzy w czasie pandemii przyjmuje. Przyjechaliśmy do doktora Bodnara w celu konsultacji pulmonologicznej po przebytym COVID-cie. Przyjechaliśmy z Gryfina, spod Szczecina. 800 km, mniej więcej, tak. Byłam bardzo słaba, więc przeleżałam sobie jeden dzień. Drugi mąż się bardzo tym zaniepokoił, bo to akurat była sobota, niedziela, więc wiadomo, bardzo trudno jest o kontakt z lekarzem. Ale lekarz był po prostu potrzebny. Temperatury nie miałam w zasadzie, byłam osłabiona. Nie miałam kaszlu, nie miałam kataru. No nie miałam żadnych jakichś takich objawów chorobowych, ale byłam słaba po prostu przy tej temperaturze. I mąż zadzwonił do lekarza, przyszedł do mnie, powiedział: słuchaj, dzwoniłem, rozmawiałem z lekarzem. W poniedziałek będziesz u lekarza. Ale żona skróciła, mogę? Jest to jedna z nielicznych przychodni, która funkcjonuje normalnie, która pomaga ludziom. Przychodnia jest otwarta, pracujemy na okrągło. Pracujemy od godziny 8, nawet do 21 się zdarzało, do godziny 19 na pewno. Nie czujemy się wykorzystywani, nie czujemy się źle w tym wszystkim. No, wybierając zawód, wybraliśmy ludzi chorych, więc wiadomo, że nie pracujemy tylko ze zdrowymi, nie tylko profilaktykę, ale głównie leczenie niestety. Część lekarzy boi się tak samo choroby jak zwykłych ludzi. Wynika to z niewiedzy, że tą chorobę z powodzeniem da się leczyć bez problemów. Ta choroba owszem jest trudniejsza do leczenia, daje częściej powikłania, to co powiedziałem wcześniej, ale w pierwszym etapie, jeżeli zastosujemy chlorowodorek amantydyny, świetnie się leczy, hamuje chorobę, nie daje następstw, a nawet podanie chlorowodorku amantydyny w następnym etapie jest szansa nawet przy zapaleniu płuc wyhamować tą chorobę i spokojnie wielu pacjentów da się z powodzeniem wyleczyć po prostu. Więc znając mechanikę, przebieg choroby i skuteczność leku, z powodzeniem z tą chorobą sobie można poradzić. I nie trzeba, jeżeli upubliczniło się leczenie amantadyną, przeszkoliło się lekarzy, z powodzeniem tą chorobę można leczyć jak inne choroby i nie ma potrzeby zamykania czegokolwiek. Mamy styczność z tymi ludźmi i bardzo cieszymy się, jeżeli widzimy w pierwszym dniu podawania iniekcji, a w piątym, szóstym, jaka jest poprawa, jak ludzie się cieszą i jak dziękują, że trafili tutaj. Po zachorowaniu na COVID przez rodziców, no, zaczęliśmy szukać po prostu alternatywy leczenia. Na ogół sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli pacjent, człowiek, obywatel ma jakieś problemy ze zdrowiem, ma temperaturę, zostaje skierowany, dzwoni do swojego lekarza, telefonuje do swojego lekarza domowego. Lekarz udziela teleporady i kieruje go na testy. Testy na ogół wychodzą pozytywne. Ja zadzwoniłem do lekarza rodzinnego, prawda? To w rodzinnym powiedzieli mi, że wizyta, a to było... Sobota, piątek. Nie, to był dobrze, jeszcze przed Nowym Rokiem. To powiedzieli mi, że na 7 stycznia dopiero będzie telewizyta przez telefon. Jak można telewizytę osobie, która po prostu źle się czuje, prawda, apetytu nie ma. Tak to jest ustawione i pacjent ma kwarantannę. I przez tych kilka
14 dni jest bez pomocy. Może mieć wirusa, może mieć zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, może być to wirusowe, ewentualnie bakteryjne. Nikogo to nie obchodzi. Pacjent jest na kwarantannie, jest bez pomocy, jego stan się pogarsza. Pogarsza się, jeżeli nie wyjdzie z tego wszystkiego domowymi sposobami, no to ma duży problem ze zdrowiem. Szczepień jest zbyt spóźnione, bym powiedział, w ten sposób. Mało tego, to szczepienie nie załatwia sprawy. O ile ktoś wyliczył, to szczepienie będzie trwało pół roku, rok, dwa lata, nie wiem ile osób się zaszczepi, to jest następne pytanie. Leczenie jest potrzebne tu i teraz. Mało tego, wiemy o tym, że nie wszyscy się zaszczepią, nie wszyscy się mogą szczepić, a jest grupa ludzi na przykład do 16 roku życia, który nie ma wskazań szczepienia, bo szczepionka jest rejestrowana od 16 na razie roku życia, prawda? I tu jest potrzebne i natychmiast leczenie. Ja nie neguję szczepionki, to jest inny temat. Ja leczę i uważam, że takie leczenie jest niezbędne w tej chwili, teraz i już, bo umierają ludzie przecież. Kilka osób było takich, że w ogóle nie pamiętali, że tutaj byli, że się tu znaleźli. Byli w bardzo ciężkim stanie. Nie mówiąc o tym, że nie mogli oddychać, ale w ogóle mózgowo nie kojarzyli tego, że ktoś ich tu przywiózł i że tu byli. Z uwagi na to, że gdzieś tam wcześniej słyszeliśmy o doktorze Bodnarze i o jego leczeniu amantadyną, no zaczęliśmy się interesować, jak to w praktyce by miało wyglądać. A po 5-6, owszem, to są ludzie bardzo słabi, bardzo przechorowali to wszystko, ale zaczynają kojarzyć i dziękować, że w ogóle wyszli z tego, że jest coraz lepiej. Na mojej stronie Przychodnia Lekarska Optima Przemyśl są schematy opracowane leczenia amantadyną. Akurat jest tam kilka wariantów, wszystko doskonale można poczytać. Schematy są w zależności od wieku, metabolizmu i tak dalej przyjęte. I ten chlorowodorek amantadyny jest dawka troszeczkę większych niż przyjęło się wcześniej. Są to dawki między 300, 400, a może do 500 mg na dobę sięgający. Jest to leczenie udowodnione, skuteczne, terapeutycznie. To widać po moich pacjentach, po moim personelu, który też chorował, wiele osób przechorowało. Na około 60 osób, które zatrudniam w swojej przychodni i innych swoich firmach, a około 100 osób współpracuje z moimi firmami. Praktycznie jedna osoba trafiła tylko do szpitala i wyszła bez większych powikłań, natomiast wszyscy pozostali dosyć sporo tych chorób. Nikt nie umarł, nikt trafił do szpitala. To nie jest przypadek, to są fakty, które każdy tu pracownik może potwierdzić. Uważam, że przebyłam bardzo lekko, bardzo szybko, ale to jest zasługa doktora Bodnara, do którego zadzwoniłam. Powiedziałam, jakie mam objawy. Doktor kazał mi natychmiast wziąć lek, dwie dawki w krótkim czasie. Potem zalecił na następny dzień. Dostosowałam się do jego zaleceń i w sumie moja choroba trwała 4-5 dni. No to, że ludzie są po COVID-zie, to nie znaczy, że mają nie mieć dostępu do pielęgniarki, no ktoś musi to zrobić. Największym nieszczęściem się stało, że dostała całkowita, jest izolacja lekarzy od pacjentów. W większości tak się dzieje, ten pacjent nie jest w stanie po prostu szukać do końca pomocy, jakby się chciało, że tak powiem. On trafia bardzo często w zaawansowanej chorobie, już do szpitala, bardzo często w ciężkim stanie. Mówię, mój personel pracuje, jak widzieliście Państwo, bez przesków, bez lęku, bez żadnego lęku pracują i nie boją się choroby. Przeszli choroby w większości, wiedzą jak się leczy, nie mają żadnych obaw. Nie mają obaw, czy ktoś przychodzi z dodatnim wynikiem, czy z ujemnym po prostu. Mówię, my nie zamykamy drzwi przed ludźmi, które mają test dodatni, bo takich ludzi trzeba zbadać,
trzeba po prostu im pomóc. Wszelkie jakieś ubrania, ubiory i tak dalej. Czasami, mówię, dochodzi do sytuacji, ktoś się zabezpiecza, jedzie w pociągu, idzie do sklepu, tam łapie infekcję w najmniej oczekiwanym momencie po prostu. Ja nie jestem przeciwnym ubraniom, ochronę środkom i tak dalej, ale to nie załatwia przecież sprawy. Można pracować i powinno się pracować tak jak moja przychodnia w całym kraju. Nie byłoby żadnych przeszkód w tym kierunku, bo mówię, lecząc chorobę bez następstw, nie jest to lekka choroba, okej, zgodzimy się z tym. Nawet jak ktoś choruje te 4 do 6 dni, ma osłabienie, ma jakiś może mieć lęk, ale to się wszystko leczy bez powikłań, bez tak dalej. Także to tak to wygląda. To znaczy było bardzo dużo teleporad. Pacjenci nie chcieli przychodzić do przychodni, pomimo tego, że nasza przychodnia była otwarta. Doktor Bodnar od samego początku przyjmował. Nie przyjmował na teleporady, tylko osobiście. Powiedział, że on nie leczy przez telefon. Także ja tutaj przychodzę normalnie przez cały czas. Nie ma żadnej teleporady. Jeżeli mam problem, przychodzę do lekarza, fizycznie przychodzę. Nie mamy wiedzy, wiem tylko, że pacjenci się skarżą, że w niektórych przychodniach leczy się zapalenie płuc przez telefon. Słyszałam, że pulmonolog wyrzucił prawie, to z opowiadań pacjentów, to nie nasze, wyrzucił prawie, że z gabinetu, bo pacjent był 10 dni po COVID-zie, więc mógłby zarazić tą osobę, więc prosił, żeby opuściła gabinet i przyszła za 2 tygodnie. No, zdarzały się takie przypadki, mówię, to są opowieści pacjentów, więc trudno mi o tym mówić, że mnie to spotkało. No mnie na całe szczęście nie spotkało, tym bardziej, że jak mówię, mamy tutaj lekarzy, którzy naprawdę są oddani swojej pracy i żaden nie odsyła pacjenta, jeżeli jest taka potrzeba. Żona jest na przykład u innego lekarza. Jest teleporada i żona ma problem ze zdrowiem, dostaje teleporadę i zostaje skierowana tam na testy i jest bez pomocy. Tutaj przyjechałem z córką, która też jest u innego lekarza i też ktoś ją leczy przez telefon. Przyjechała tutaj fizycznie do lekarza. I tą pomoc otrzymała? No myślę, na pewno otrzyma, bo w tej chwili czeka w kolejce. Koszta są niewysokie. Jeżeli to jest pierwszy etap choroby, umówmy się w ten sposób, jeżeli ktoś jest świadomy, jak może choroba przebiegać, jak wygląda na pierwszym etapie, bo możemy robić test oczywiście, który nam może potwierdzić w 100%, prawda? Ale jeżeli mamy objawy typowe, i wdrożymy leczenie, test wykonamy w międzyczasie, choroba się bardzo ładnie cofa, więc to są rzeczy po prostu o bardzo niskich kosztach, bo w pierwszym etapie wystarczy sama amantadyna, bez żadnych jakichkolwiek antybiotyków, bez niczego po prostu, w razie potrzeby leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, jeżeli jest gorączka. Jeżeli drugi etap, wkraczamy już na przykład antybiotyki czy jakieś inne leki, to są koszty oczywiście nie tak wielkie, to są, mówimy o kilkudziesięciu złotych, może to jest kwestia 100 zł, jeżeli to są antybiotyki, czy 200 zł, to jest maksymalny koszt leczenia w zaawansowanym już procesie chorobowym. Po zaczerpnięciu informacji z internetu, ze strony tutaj doktora Bodnara i po uzyskaniu tego leku, tej amantadyny, no, zastosowaliśmy schemat leczenia doktora Bodnara. Były to próby przez posłów na początku. Pan profesor Horba mi zalecił, że są pewne procedury, które trzeba zgłosić, zbadać i tak dalej. Ja bym zapytał inaczej. Pan profesor w pierwszym etapie, kiedy nie zacząłem publikować coraz bardziej, dostali wszystkie media dostały, większość ordynatorów dostała i między innymi konsultant krajowy, czyli pan profesor Orban, tak samo dostał do takiego maila na początku 3 miesiące temu, że zwracam się z prośbą o rozpatrzenie leczenia COVID-19 i możliwości wdrożenia. Niech mi nikt nie powie, że nie próbowałem to robić przez rząd,
przez przedstawicieli, że tak powiem, tutaj doradców ministra, przez ministerstwo i próbowałem takie próby oczywiście cały czas, żeby zainteresować wszystkich ludzi tą terapią, ale nie przynosiło to efektu. Dlatego zaczęliśmy robić to oddolnie. Myśmy zaopatrzyli się jako pracownicy już w ten lek w marcu, w kwietniu, bo wtedy już pan doktor nam o tym mówił i widzieliśmy efekty. I wtedy ja na przykład podałam swojej synowi, dzięki któremu temu lekowi ona wyszła bez powikłań, dużo szybciej stanęła na nogi, gdzie miała naprawdę ciężki też przebieg. Zadzwoniłem do pana doktora, to była godzina chyba 13:50. Powiedziałem doktorowi, o co chodzi. Doktor powiedział: Bodnar, proszę w poniedziałek zaraz do mnie ją przywieźć, małżonkę, i zarejestrować w rejestracji. Choroby wirusowe są, były i będą. Ja myślę, że po prostu ludzie chorzy powinni być pod kontrolą lekarską. I tak jak doktor Bodnar mówi, że po prostu trzeba kontrolować stan płuc, stan pacjenta, tak? I on to robi. Tutaj to robił. Przyjechaliśmy z małżonką w poniedziałek i doktor jest wspaniałym pulmonologiem. Natomiast większość lekarzy tego nie robi, bo leczy przez telefon. Pierwszy raz do tej przychodni to dzisiaj trafiliśmy, tak? A leczenie samego koronawirusa, to już tam żeśmy, tak powiem, praktycznie na własną rękę leczyliśmy tego COVID-a poprzez tutaj też informacje uzyskiwane telefoniczne od doktora Bodnara. W międzyczasie ostatnio rozmawiałem z ministerstwem akurat. Była prośba o przedstawienie schematów plus kosztorysu. Taki kosztorys poszedł, przygotowany między innymi przez Oddział Pulmonologii w Katowicach, gdzie był zespół naukowy, który się zebrał. Niestety pan minister dostał akurat na biurko wszelkie informacje o schematach, o sposobie, że tak powiem, badań, jak ma to wyglądać badanie. I na dzisiejszy dzień dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnej odpowiedzi. Na razie ABM podpisało tylko z jednym ośrodkiem, po prostu nie biorąc pod uwagę naszego wniosku. A pan premier oczywiście wcześniej, chyba 15 grudnia, oświadczył, że będą dwa ośrodki niezależne. Miałem być obserwatorem tylko z kliniki w Katowicach, obserwatorem. Nie chciałem wpływać na wyniki, chciałem być tylko obserwatorem, czy badanie jest zasadne i zgodne jakby z moimi doświadczeniami wytycznymi, żeby to sprawdzić rzeczywiście, czy w takim wydaniu działanie mentyny jest tak skuteczne, jak ja podaję. No, pracuję już trochę, ponad 40 lat. I zdaję sobie sprawę, i chyba każdy lekarz też zdawał sobie z tego sprawę, że spotykamy się z ludźmi chorymi. Obojętnie, czy to jest COVID, czy to jest grypa, czy to jest zapalenie oskrzeli, czy nawet jakieś zapalenie żył. No, spotykamy się z ludźmi chorymi. Do nas naprawdę rzadko przychodzą ludzie zdrowi. Niewystarczające jest teleporada, tak? I tu jest zdecydowana różnica, tak? Był strach, tak, był strach pacjentów. Może teraz w tej chwili już tak się nie widzi, że pacjenci nie chcą przychodzić, bo jest bardzo dużo pacjentów i częściej przychodzą w tej chwili. No więc bardzo się bałam choroby, tej choroby po prostu. No to takie dziwne, naprawdę bardzo dziwne mi powiedzieć. No w tej chwili po 3 dniach stwierdziłam, że ja po 2 dniach zaczęłam się lepiej czuć, bo sobie siadałam już, prawda. No piłam dużo, bo wiadomo, że picie bardzo potrzebne. Znaczy ludzie są bardzo przychylni naszej przychodni. Bardzo, miałam taki telefon z Polski, że pacjentka nie mogła się skontaktować z doktorem, więc prosiła mnie o przekazanie podziękowań, że cieszą się, że jest Przemyśl i że jest taki lekarz. Tak dokładnie słyszałam od pacjenta. Więc od 4 dni nie mam żadnej temperatury, 36,6 mam. Tak, 36. Nawet przed chwilą jak wychodziłam na zastrzyk, to też sobie zmierzyłam jeszcze na wypadek wszelki.
No i oczywiście jutro mam kontrolę. Żona ma apetyt? No jem, wszystko jem. Ja jestem pracodawcą i u mnie pracownicy mają zawsze wolną decyzję, jeżeli się mówimy o leczeniu, o tykalności, czy to jest leczenie, czy to jest szczepienie. Mają prawo wyboru. Nigdy nie interweniowałem w tej kwestii, nigdy się nie pytałem, do jakiego lekarza mój pacjent chodzi, jakie choroby ma, bo uważam, że to jest nawet niezgodne z jakąś sytuacją prawną, żeby dowiadywać się przez kogoś, kto, co i dlaczego chodzi. Jeżeli mówimy o szczepieniach w tym przypadku, owszem, zgłosiłem swój ośrodek do szczepień, bo pacjent, jak będzie się chciał, to się będzie szczepił. Ja nie będę nigdy wymagał ani konsekwencji wyciągał z tego, czy ktoś się będzie szczepił, czy nie będzie się szczepił po prostu. To jest temat indywidualny. Uważam, na razie przynajmniej tak mi się wydaje, że żyjemy jeszcze w wolnym kraju, ale może mi się to tylko wydaje tak akurat. Trzeba powiedzieć, tak, że jest tak, bardzo. Taki ciepły lekarz, taki ciepły, dobry doktor. Ja w internecie piszę o nim czas. Ja bym powiedział, piszę nasz kochany pan doktor, bo tak tam. Jeżeli ja bym zachorowała, to ja nie umiem się określić, czy to jest tylko zwykła grypa, czy to jest zapalenie płuc, czy to jest jakaś inna choroba. Mnie musi posłuchać lekarz. Lekarz musi zbadać. To nie jest tak, że w oczach to wszystko widać. I doszli do lekarzy u nas, że nie wszystko się da załatwić przez telefon. Pomału zaczęliśmy otwierać przychodnie. Owszem, prawie wszyscy przechorowaliśmy, prawie wszyscy mamy przeciwciała, ale żyjemy i pomagamy. I rozsyłam wszelkie wiadomości o naszym doktorze Bodnarze na Facebooku do wszystkich moich przyjaciół, kolegów, co mam znajomych. Na całą Polskę rozsyłam i proszę o powielanie, żeby po prostu ludzie widzieli. Uważam, że tu jest naprawdę duża rola osób, których wsłuchają się w głos ludzi w tej chwili, którzy niestety tracą zdrowie i bardzo często życie, gdzie zabiera się lek, który jest najbardziej skuteczny w leczeniu COVID-19, gdzie nie ma równego dostępu do leku. Coś się stało niebywałego, że tak powiem, w tym przypadku, gdzie na moich stronach internetowych wiele jest maili błagających o pomoc, o zdobycie leków. I to nie są żarty, to są ludzie, którzy umierają, szukają pomocy po prostu. Jedynej pomocy, którą im daje bardzo często antena. Tam są setki, tysiące głosów ludzi, którzy mówią, jak byli ciężcy, jak im Amantyna pomogła, po prostu to są fakty, których nikogo to nie interesuje. To jest strasznie nieetyczne, po prostu nieludzkie, że pomija się taką dużą grupę ludzi, która szuka pomocy, a nie znajduje. I mało tego, mając możliwość, przekonanie, że lek im może pomóc i nie dostają tej pomocy. Uważam, że każdy człowiek, który jest przekonany do danej terapii i wierzy, że ona jest skuteczna, powinno mu się dać szansę, ale ta szansa się nie daje. Jest to przykre dla mnie. Na przykład mąż miał stwierdzony COVID i miał izolację domową. I teraz doktor powiedział tak, proszę przywieźć męża do mnie, ja go muszę zbadać. W tej chwili umiera bardzo dużo ludzi, dlatego że nie otrzymuje żadnej pomocy. Bo w takiej sytuacji, w jakiej ja byłam, no trudno o lekarza, ściągamy karetkę, no bo nic innego nie zostaje, prawda, jeśli człowiek jest słaby. Więc ja mówię, doktorze, ale mąż jest na izolacji, jak ja mogę go wziąć z domu i przywieźć? Doktor mi na to krótkie zdanie, to co, ma umrzeć? Muszę go zbadać. I faktycznie, że coś takiego jest, że można dowieźć pacjenta do lekarza. Tu też oprócz tego, że słucha bardzo dokładnie, w każdym punkcie, te płuca są tak wysłuchane, z przodu, z tyłu, za każdym razem jest oddech, wydech. Nie ma wyjścia, przywiozłam męża, doktor go zbadał, tam jakieś delikatne zmiany w płucach już się zaczynały, no ale na szczęście amantydyna zatrzymała. Przede wszystkim za tym musi iść szeroka informacja, tak, że coś takiego można zastosować, taki lek. I tutaj wszystko zależy od tego,
jak do tego będą podchodzili lekarze pierwszego kontaktu, tak? Tutaj jakby to jest kluczowe. I miałabym tylko taką prośbę do rządu, do państwa, żeby udostępnili na szeroką skalę możliwość dostępu pacjentów do lekarzy i pozwolić leczyć lekarzom. Weszła ustawa Ministerstwa Zdrowia, że lek będzie dystrybuowany we wskazania tylko w Parkinsonie. Owszem, ten lek ma rejestrację też w grypie A, a ta rejestracja została pominięta. Uważam, nie wiem, czy można, tak być może w każdym kraju to można zrobić, nie znam prawa do końca prawa, ale lek został ograniczony, zostało ograniczenie jego wskazania zgodnie z tym. I teraz tak, miałem takie przypadki, że ktoś stwierdził, rodzina, że pewnie by przeżył, gdyby miał amantadynę, więc nie mieli dostępu do tego leku. Niestety nie mogli go nigdzie kupić i nie dostali go, a skończyło się to tragedią. Ja jestem zdziwiony stanowiskiem wielu lekarzy, bo nie wszystkim, ale wielu lekarzy, jeżeli pacjent idzie, prosi o lek i nie dostanie do leku, tym bardziej, że weszła ustawa ministra, że może być lek stosowany poza wskazaniami, czyli może być amantadyna stosowana w chorobie COVID-19, i lekarz nie zapisze, bo uważa, że nie zapisze, bo nie, po prostu. I teraz tak, dlaczego jest zabieranie nadziei człowiekowi, jeżeli się okaże w następnym czasie, że udowodnimy, że lek działa bardzo skutecznie, jak lekarz będzie się czuł w stosunku do tego pacjenta, że z świadomością, że mógł mu ten lek zapisać, niech by się leczył, z tą świadomością, że stracił zdrowie czy życie? Czy powie przepraszam za to? Czy będzie się czuł z tym do końca życia w porządku, że mógł uratować kogoś i nie uratował? I to jest dla mnie zaskakujące. Ja rozumiem, że mogą być presje ordynatorów, że jest kwestia leczenia szpitalnego, aczkolwiek pacjent, który jest w szpitalu na własną prośbę, może lek zażywać po prostu. Co innego jest pacjent na respiratorze, gdzie rodzina nie ma sądowego akurat pełnomocnictwa, żeby za niego decydować, wtedy nic nie da się zrobić. Ale uważam w tej sytuacji, każdy pacjent uważam w sytuacji wolnym kraju, jak powiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje jeszcze, bo może się mylę akurat, powinien mieć dostęp do leku i leczyć się zgodnie z swoim przekonaniem po prostu, bo ten lek rzeczywiście może mu pomóc. Na pewno dałoby się wszystko wcześniej zrobić i byłoby najlepiej. Nie? Ale jak jest, ktoś ma tą wiedzę, my jej nie mamy, nie? Czy jest tam to blokowane, czy nie. I kto blokuje, po co blokuje, nas chodzi tylko o wyzdrowienie. Dlatego podejmujemy decyzje na własną odpowiedzialność pewne, a to myślę, że jak najszybciej to nastąpi i będzie już to, że tak powiem, idziesz do lekarza, daje receptę. Obecnie około 60 zł na dwie osoby. Wcześniej, bo jest w tej chwili lek, zdarza się, nieduże partie, około 4 czy tam 2% aptek w Polsce ma tak zwany leku z importu. Chyba z Rumunii ściągnięte, jak się nie mylę, ale węgierskiej produkcji. I z 20 zł cena do 60 zł wzrosła mniej więcej opakowanie. Powszechna wiedza o tym specyfiku. To jest klucz, tak? Bo i kluczem są oczywiście też przykłady wyzdrowień i ewentualnie przebytego COVID-u. Tak? Ja jestem przykładem, nie wiadomo jeszcze oczywiście, co w organizmie tkwi i co zostało, bo szczegółowych badań nie robiłem jeszcze. Ale mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że na drugi dzień po wystąpieniu objawów zażyłem amantadynę zgodnie ze schematem doktora Bodnara. Można powiedzieć, no praktycznie przeszedłem COVID-a bez jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. No nie miałem żadnych objawów chorobowych typu grypowego. Tak.
Praca jest już napisana. Jesteśmy w trakcie rozmów akurat z czasopismem, które może nam wydać. Po dzisiejszej rozmowie zażądano nas tłumaczenie na angielski, które przetłumaczymy chyba do końca tygodnia tego akurat. I statystycznie my mamy w granicach 70-80% skuteczności leku udowodnionego na 100 przypadkach. Jest taka praca już do publikacji gotowa. Jeżeli się nie jest osłuchowo zbadany, to nie wiadomo. Co się ma? Tak? Co się ma. I dopiero my właśnie na własne ryzyko pojechaliśmy, zrobiliśmy sobie prywatnie RTG i wtedy wyszło, co pozostało po COVID-zie. Proszę Państwa, jak się pisze pracę, to troszeczkę trwa. Tam wiele osób musi napisać wstęp, recenzję, statystykę, wyciągnąć wnioski i tak dalej. To trwa w czasie, więc ta praca już około 2 miesięcy trwało opracowanie całej pracy. Natomiast z każdym dniem dochodzą pacjenci. Oczywiście, że tak. My możemy publikować jeszcze x więcej. Możemy zrobić 300, 400, 500, 700 pacjentów. To nie to chodzi, ale to trwa w czasie. Jak każde badanie, tak samo każda praca wymaga opisania, analityki i tak dalej. No wszystkiego, co najlepsze w życiu życzę, bo to są bardzo trudne chwile i dla rodziny, i po prostu w pracy również wiemy, że jest bardzo trudne. Nie każdy człowiek jest tak odważny, że idę szybko, polecę, załatwić sprawę. Nie można się poddać. To może zamkniemy, zrobimy jakieś, jak za czasów dżumy, jakieś izolatoria i tam pospędzamy wszystkich ludzi i niech sobie tam poumierają, no bo tak do tego dojdzie, jeżeli będą powikłania. Serdecznie dziękuję, aby ten rok był lepszy i życzę wszystkim zdrowia, pomyślności i żeby nie było takich dramatów, żeby leczenie było skuteczne i najszybciej prowadzone. Nic. Ja pani będzie miała, jak przyda mi zadzwonić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę kończyć.